Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. O, jeszcze save nam został do... Karabin bojowy. Ja ten karabin... chyba już mam, więc... sobie darujemy. No i co? Jesteśmy sobie w tym samym miejscu... Aha, to był trudny, tak? W tym samym miejscu, co... skończyliśmy... poprzedni odcinek. No i szukamy sobie naszego detektywa Valentina. Kapsle, lekki wzmocniony bojowy ochraniacz. Pewność 9. Ja mam chyba już lepszy, więc. Wow, Stealboy. Wytłumiony, skalibrowany 43. A to mój. Wow. Jaką to ma normalnie lunetę i kolbę fajną. Ale to sobie wezmę te. Czemu ja to mam? Teraz. Granaty, tego mi nie potrzeba. Pistolet sygnałowy, snajperski. Używam tego, a utwar... Wow. Dobra. Czemu ja mam taki mały dźwig? 380. To jest po prostu... po prostu śmieszne. Czemu mam tak mało? Mam trochę śmieci, ale to i tak, kurczę, to jest strasznie mało. Dobra, może jakoś przetrwamy tą wyprawę. I oddam później wszystkie śmieci do... aktuarium. Troszeczkę nie pamiętam. Skąd ja przyszedłem? Chyba stamtąd, z góry. Więc... więc idziemy do... brze. Wiedziałem, że wpadnę, cholera. Okej. Na razie cisza i spokój. Dobra, mamy jakiś terminal. Wiadomość dla pracowników. Szalem informuję, że twoja stacja Park Street zostanie zamknięta wskutek transakcji z firmy Voltec. A, to już czytaliśmy gdzieś tam. Wcześniejszych. Wyłączenie terminalu. Nie, 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 nie. Czasami ta myszka tak dziwnie chodzi. Usługa sprzedaży wyłączona. Dobra, nic ciekawego. Okej, okay, tu chyba jeszcze nie byliśmy. Flaga amerykańska. Dobra, na razie jest cicho. Okej. Okay. Idziemy sobie dalej. A, tutaj już ktoś będzie. Voltec, tu już są. Co ten Voltec tutaj
kombinował w tym metrze. Może chcieli tutaj zrobić... Tam ktoś będzie, cholera. Może chcieli tutaj zrobić kryptę. Co? Szkoda, że nie mam tłumika na tym... na tej snajperce. Dobra, już mnie tam szukają. Come on out. I promise. No i skończyło się. Oż ty. Co to za cyngiel jakiś, kurde, jest? Co to za nazwa w ogóle? Zaraz, to do tego idzie 45? Nie, bo to jest automatyczny jakiś. Wow, syntetyczny ochraniacz na lewą rękę. Wow. Oho, za dużo dźwigasz, tak? Zaraz, ale to sobie zobaczymy, bo... na lewą rękę tu jest 10, 5. Tu jest 9, 12 od broni energetycznej i jeszcze 2 do szczęścia. Dobra, weźmy sobie to. No to, no co z tym zrobić? Co z tym zrobić, no? Biegać nie mogę. A do diabła takie coś. Gnieciona fedora, co to jest? O, krypta. O, jednak. Moi drodzy, ale... Aha, bo tutaj jeszcze jedna krypta jest. Krypta 81. Nie wiadomo, jaka tutaj jest, wiecie? To jest bardzo, bardzo interesujące. Boże. Dobije mnie to przeciążenie. Ekwipunek. God damn it. Mundur wojskowy, ale to jest... Kostium srebrnego fantoma. To jakieś zadanie muszę... Nie wiem w ogóle jakie, ale... O. Strój jakiegoś Renegarda czy coś takiego. 114, krypto 114, wow! No moi drodzy, ale się zrobiło interesująco, aż się muszę napić, wiecie? Aha. Cyngiel, chodź tu. Time to dance. Shouldn't have crossed us. Nie tym. O.
Idealnie. To nie wszyscy mają tą wgniecioną fedorę. Co to jest właściwie? No, szukaj, szukaj, cwaniaczku. Boże, mnóstwo tego Volteka tutaj się nazbierało. Puść ty! Melon. Co oni tak dziwnie wyglądają? Są góle chyba. Okej, okej. Ach, shit. Dobra. Kolejny Stealth Boy. Taśma. Za chwilę znowu będzie, że za dużo dźwigasz. Tutaj mnie coś jeszcze interesuje. No way to pick this. Maga klucza jakiegoś. O. Może tutaj będzie coś interesującego. Dobrze przechowana paczka papierosów. Okej. Okay. Już chyba nie musimy na kuckach chodzić, co? Antyrat. No i za dużo dźwigasz, co? Może tutaj... Wymaga autoryzacja Volteka tylko dla pracowników. Tylko dla pracowników naukowych. Poniższe powiadomienie jest przeznaczone tylko dla pracowników naukowych Krypty 114 oraz dla osób o odpowiednich uprawnieniach SL4+. Pracownicy działu naukowego. Gościć będzie wysoko postawionych przedstawicieli lokalnych oraz stanowych organizacji rządowych, biznesmenów wraz z rodzinami. Przyszli klienci są świadomi tego, że będą dzielić schron z innymi przedstawicielami bostońskiej. Rekrutacja stanowiska nadzorcy. Co jest znalezienie osoby? Okej, okay. Czyli to była krypta dla takich, wiecie, wysoko postawionych urzędników tutaj się, więc mamy tutaj tak jakby taką elitę. Okej. Witamy członków ekip technicznych i naukowych w najnowszym dziecku rodziny Voltek, krypcie 114. Najmłodsze przedsięwzięcia i my jesteśmy jeszcze całkiem gotowi. Dzięki zagospodarowaniu obszaru byłej stacji metra Park Street uda nam się obniżyć koszta konstrukcji i skrócić jej czas. Pasowuje się to również idealnie do założenia programu obserwacyjnego krypty. Sytuacja będzie jednak wiązać z obecnością dodatkowych osób cywilnych. Jeszcze raz serdecznie witamy, zarząd Voltek.
Jakiś eksperyment tutaj. Znaczy, wiadomo, że Woltek budował krypty tylko dla eksperymentów. I w każdej krypcie te eksperymenty się od siebie różniły, ale... Tutaj widocznie w tej krypcie 114. Nie. Cieka kukurydza. Bourbon to nie. Coś byśmy tutaj zjedli. Radioaktywność 3. Dziki mutowoc. Mięso błotniaka. Wow. O! 25 do udźwigu. To też... bardzo fajne by było. No dobra, chwilę się tak pomęczymy, co? Maga klucza, cholera jasna. Już dawno nie znalazłem, wiecie, do pancerza wspomaganego tego, jak to się nazywa? Rdzeń fuzyjny chyba. Tak? Znowu co to jest? Brudna, oczyszczona woda. America lives on in you. Okej. Amelinium. No, schodzimy na dół. Już chyba niedaleko, co? So I got a question. Why the hell would anyone build a vault out of a subway station? This place is like the opposite of airtight. Because they weren't planning to... Posłuchamy sobie jeszcze historii. We used to pull this kind of gun all the time back before the war. Get a bunch of union boys to work some construction job that would go nowhere. Keep everyone on payroll. Okay. Gdzie są te skubańce? Co to jest? Myślałem, że jakaś pułapka. Okej, pewnie tam będą. Co my tu mamy? A, właśnie. Lampa próżniowa. Narobimy trochę hałasu, ale... Dobra, mniejsza. Lepiej włazić z grubej rury i już, nie? Forma do ciasta. Żeby się tam z nimi nie pieścić, bo prędzej czy później to i tak jest z tego... I tak jest głośniej się robi później, więc... Mniejsza z tym. No i za dużo dźwigasz, no nie możesz biegać. Lera jasna, no. Okej, tutaj chyba będzie większa ekipa, co? Tak przynajmniej mi się wydaje. Boże. Nie trafić z takiej odległości to jest naprawdę. Dobra, są gdzieś na dole. Uszty.
Fajna ta spluwa. Podoba mi się. Znaczy, zadaje solidne obrażenia też i... Nabój. Dobra, naboje trzeba zbierać, bo... To jest ważna rzecz. Jeszcze ktoś tu jest chyba, co? Ta. Są tam. Oż ty. A, demet. Dobra, wiecie co? Zjemy sobie tego na... O. Był dźwigu. Okej, mamy aż teraz 405. Nabój, ciasteczka, kukurydza. Dynamiczny. On jest gdzieś na dole tam. Ale gdzie? Stamtąd przyszedłem. No dobra. On musi być gdzieś... Tutaj, ale jeszcze niżej chyba. A, tutaj są. Dobra, jeszcze tutaj pozbieram sobie rzeczy różne. I będziemy wskakiwać, co? Pióry błyskawiczne, makaron z serem. Płyta grzewcza, to wszystko na części whisky można sprzedać. No i dobra, skakujemy, co? Wow, aż dwa piętra są. Pszty. Jak ja mam tam? There you are. Wait, my own fucking shit. I gotta loosen up. I got the fidgets. Jak ja później stąd wyjdę, co? Chyba że jest jakieś drugie wyjście, chociaż wątpię. Cingiel, gdzie jesteś? Tam gdzieś poszedł na pewno. Mamy terminal. Pasta do zębów? Weźmy. No dobra, ciebie nie ma. To szybko tutaj sobie przejrzę. Tajne, tajne, tajne. Wymaga autoryzacja, dobra, tylko dla pracowników. No to chyba jest ten terminal, co był tam na górze, chyba dwa. Jakby swoje wykroczenie. Nadzorcy. Aspekt luksusu w krypto został jednak w sposób mocno wyrmiony. O, tutaj mamy coś o tym eksperymencie Wolteka. Jak przekonają się przyszli mieszkańcy, wielu losowo wytypowanym rodzinom przyjdzie funkcjonować i spać w jednopokojowych kwaterach. Posiłki i kąpiele będą się odbywały w pomieszczeniach publicznych, a udogodnienia zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Co więcej, prowadzimy szeroko zakrojoną rekrutację na stanowisko nadzorcy. Celem jest znalezienie osoby bez doświadczenia w zarządzaniu i polityce, a przy tym głęboką niechęcią do wszelkiego autorytetu. Dział HR donosi, że udało się wyłonić wielu kandydatów odpowiadających takim wymaganiom. Odbierając z tym luksusy... Z tego prosimy o niekwestionowanie w żaden sposób autorytetu nowego nadzorcy przez czas trwania eksperymentu, nawet zwłaszcza jeśli miałoby to się wiązać z fizycznymi niewygodami, poniżeniem
lub krzywdą mieszkańców. Dziękujemy, zarząd Woltek. No dobra, czyli... chodzi chyba o to, że tutaj w tej krypcie mieli być sami tacy, wiecie, najwięksi głowy bostońskie wraz z rodzinami, i którymi rządziłby taki nadzorca, który nie ma żadnego pojęcia o zarządzaniu, polityce i tak dalej. Po wielu miesiącach wstępnej budowy z przyjemnością witamy członków, podobnie jak wy, nie możemy się już doczekać inauguracji naszego najmłodszego przedsięwzięcia, jednak nie jesteśmy jeszcze całkiem gotowi, by otworzyć te ogromne wrota do naszych nowych mieszkańców tej konkretnej budowy. Dobra. Tylko tak, ja mam jedno pytanie. Skoro to jest krypta, to przecież promieniowanie tutaj nie miało jakiegoś... wiecie. Promieniowanie nie miało tutaj miejsca jakby, więc czemu ci mieszkańcy zamienili się w góle? Bo to są góle chyba, tak? Z tego co widzę. I rozpoznaję w miarę, więc... Krypta 114, otwórz. Okej. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Są jakieś plakaty fajne. Job. Żarówka. No co to jest części fajnych. W sensie potrzebnych mi tam w sanktuarium na przykład. Dwie przesuwane. Otwórz. Wow. Feeling hungry? Want a snack? Keep talking, meathead. It'll give Skinny Malone more time to think about how he's gonna bump you off. Don't give me that crap, Valentine. You know nothing, you got nothing. Really? I saw him writing your name down in that black book of his. Lousy, cheating card shark, I think were his exact words. Then he struck the name across three times. Three strikes? In the black book? But I never... Oh, no. Dobra. Ale tam przerwaliśmy rozmowy. That's it. Srebro. Plastik, dobra. I gotta smooth this over fast. Huh? A, tutaj jesteś, koleś. Dino. Dino, gdzie ty poszedłeś, co? Who's there? Właśnie chyba. What the? Gdzie? Okej. Czy ktoś tu jeszcze jest? Czy komuś mam jeszcze tutaj skórę przeskrobać? Dobra, może wyjdziemy tymi drzwiami. Ktoś mnie zauważył, ale... Nie jest nikt wrogo nastawiony. Znowu
jakieś drzwi cholerne. Ile tu jest drzwi? Tu jest jakaś kotłownia czy coś takiego, kibelek. Mnóstwo pomieszczeń takich ciasnych. Co? A, wymaga klucza. No dobra, ale gdzie ja mam iść? Tak właściwie, bo tutaj... Tylko płynu chodzącego. No dobra, no i co? I co teraz? Chyba musimy gdzieś iść na górę znowu, się wracać. Chyba tędy było, tak? Tak. Dobra, tu jest ten dino. Hasło nadzorcy do drzwi. O! To będzie coś... Dobra. Mielonka. Naboje. Bardzo fajnie. Bardzo też fajnie, że tutaj mają żarówki, dużo żarówek. Dobra, wiecie co, już chrzanie z tą eksploracją. Jedźmy w końcu. Po to, po co tak naprawdę tutaj przyszliśmy. Eksplorację tutaj, to mogę sobie już urządzić bez was, co? Poza odcinkiem. Yes. Hey you! I don't know who you are, but we got 3 minutes before they realize muscles for brains ain't coming back. Get this door open! Jaki mięśniak? Okej. Weź numerek. Twój numer to 998. Poczekaj na wywołanie numerka, a nadzorca cię poprosi. Życzymy miłego dnia. O co chodzi? Otwieranie drzwi, okej. O, hej Nick. Haha, my knight in shining armor. Question is... Why does he come all this way, risk life and limb, for an old private eye? Czym ty jesteś? No chyba syntkiem z tego co widzę. What are you? Told you, I'm a detective. Look, I know the skin and the metal parts ain't comforting, but it's not important right now. The only thing that matters is why you went to all this trouble to cut me loose. I'm tracking a murderer. The bastard who shot my wife. Took my son. I don't even have a clue who he is or where he's gone. So, you need a little angel of vengeance, huh? Well, I don't usually go after blood money, but I guess I can make an exception. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. And she's got a mean streak. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. But now ain't the time. Let's blow this joint. Then we'll talk. Okay. Malone's crew here used to be... Wow. Niechcący język będzie twoim orężem. Wszyscy kupcy mają... Aha, dobra. Small time. Nie ma żadnych takich fajerwerków, ale może być. Mam jeszcze terminal. Holotaśmy. Dobra, moi drodzy, ale to już sobie sprawdzimy wszystko. Jak to się potoczy, te nasze przygody z ratowaniem Nika i tak dalej.
w kolejnym odcinku, na który zapraszam Was już teraz bardzo, bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze i zostawcie jakiś komentarz, czy Wam się odcinek podobał, czy też nie. Jakieś sugestie zostawcie. No i dziękuję za to, że dotrwaliście teraz do końca i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa.